Natalia Sadowska, pretendentka do tytułu Mistrzyni Świata Kobiet 2021. Natalia, jesteśmy po 6 rundach zmagań. Jak do tej pory grać się w tym meczu? Dobrze mi się gra. Początek, wiadomo, był na pewno bardziej spokojny niż kolejne partie. Partia 4-5-6 na pewno krew się polała, dużo osób widziało, dużo emocji też, ale ogólnie jestem raczej zadowolona. No i co, 3 najważniejsze partie jeszcze przed nami. Dużo widzów, którzy oglądają z nami transmisję na żywo, chwilami bywa ich nawet ponad 1500, zwraca uwagę na zarządzanie czasem w tym meczu. Mówią, że za dużo myślisz, stresują się, boją się w końcówkach. Czy ty uważasz, że na razie wszystko jest okej, nie mają się o co martwić, że zawsze ci tego czasu wystarczy, że on nie wpływa na wyniki poszczególnych rund? Na pewno wpłynął w tej, którą przegrałam niestety. Ale no już jestem myślicielem i wiem, że mam taką tendencję od paru lat. Im dłużej trenuję warcaby, tym potem niestety przekłada się to na grę i dłużej myślę. Pracuję nad tym, mam nadzieję, że w partiach 3 ostatnich troszkę nadgonię. Partia, którą przegrałaś po kombinacji. Czy widziałaś w ogóle ten motyw kombinacyjny, czy tam był błąd kalkulacyjny, czy w ogóle to rozwiązanie taktyczne cię ominęło? Nie, kombinację oczywiście widziałam, tylko w moich obliczeniach, a że cały czas grałam na sekundach, znikał pionek 2, który miał duże znaczenie. W moich obliczeniach kombinacja była po pierwsze bez 3 pionów i pionek 2 znikał, a potem się okazało, że niepotrzebnie. No i co tam wyszło? A, no jeszcze była końcówka, gdzie miałam te 2 piony więcej, ale już chyba byłam tak zdenerwowana, że na to wpadłam i że źle obliczyłam, że już nawet dałam sobie jednego pionka łatwo zabrać. Myślę, że jeszcze tam były jakieś szanse, chociaż wiadomo, komputer pokazywał przegraną, ale jeszcze, że miałam te 2 piony przewagi, może można było coś walczyć, ale jak widać już byłam tak sfrustrowana, że nie obroniłam. Jutro o godzinie 11 wracamy, 7 runda zmagań. Jak będzie wyglądało twoje nastawienie? Agresja, czy spokojnie czekasz na przeciwniczkę? No raczej będę grała tak samo, jak grałam do tej pory. Myślę, że jakichś wielkich zmian nie ma. Jedyne co, chcę na pewno szybciej grać. Chociaż nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo wiadomo, to nie jest taka zmiana z dnia na dzień. To raczej potrzeba kilka miesięcy, może nawet roku, żeby szybciej grać. Ale na pewno na tym będę się skupiała. Styl gry raczej zostanie taki, jak był. Czy będziemy oglądać zmagania do samego końca, do 9 rundy, do poniedziałku 3 maja, czy rozstrzygnięcie przyjdzie szybciej? No, chciałabym szybciej, ale niestety niezależne tylko ode mnie. Podejrzewam, że krew będzie się lała do końca. Natalia, dziękuję ci, powodzenia i idź odpoczywaj. Dzięki. Mistrzyni Świata 2019 Tamara Tansy-Kurzyna, broniąca tytułu podczas meczu o Mistrzostwo Świata Kobiet w Warcabach w Warszawie 2021. Tamara, jak na razie w tym meczu ci się gra? Czempionka Mira 19 года i gra w meczu w Warszawie teraz 2021 год. Tamara, вопрос первый. Как играется тебе тут в Варшаве? Ну, пока играем, как обычно. Напряженно складывается, как все матчи. Ну, в общем, что было ожидаемо. Co szczególnego można powiedzieć? Jest jak zwykle, po prostu walczymy. Dokładnie tego się spodziewaliśmy. Wszystko zgodnie z przewidywaniami. Walczymy. Widzowie, których momentami bywa ponad 1500 na transmisjach, zwracają uwagę na to, że zużywacie dużo czasu, zwłaszcza Natalia, zużywa dużo czasu w początkowej fazie gry, w debiucie. No i ty, Tamara, najczęściej tego czasu masz w partii dużo więcej. Pytanie, czy to, że potem ta przewaga maleje i ten czas się wyrównuje, to jest element twojej strategii, czy tak po prostu w partii wychodzi i to nie jest planowany efekt? Во время лайв-передачи зрители очень часто спрашивают про время, а эти зрители, между прочим, больше 1500 постоянно. И вопрос такой у зрителей появился. Вы вдвоем пользуетесь, теряете очень много времени. В начале партии, конечно, намного больше Наталья, а потом приходит момент, когда у вас время почти поровну. Это какой-то элемент твоей стратегии или просто так? Как получается? Ну, сейчас так получается. Раньше было наоборот. То есть раньше я тоже много тратила времени в начале и более
быстрее играла уже вторую половину. А вот сейчас почему-то так складывается. Ну, это с Якутска еще идет. В 19 году тоже так было. Kiedyś ja też tak grałam, po prostu tak wychodzi. Kiedyś też tak grałam, że w pierwszej części partii traciłam dużo czasu, a później mniej, ale ja już zacząłem, to zmieniłam. I podobny sposób grałam w Jakucku i tutaj po prostu kontynuuję ten sam styl gry, gospodarowania czasem. Po przeoczeniu w czwartej rundzie Natalia partię wygrała, piąta runda z twojej strony to już dużo bardziej agresywna, aktywna gra. Czy ruszyłaś po tej przegranej partii na czas klasyczny, zdecydowanie? I po prostu jak najszybciej chciałaś wrócić do meczu, właśnie wygrywając partię klasyczną? I czy ten motyw kombinacyjny to był długo planowany przez ciebie motyw do wygrania partii? После простого промаха в конце четвертой партии ты выиграла, отыграла сразу в пятой партии. Это было запланировано, что ты хотела сразу отыграться в классике на следующей партии, потому что играла намного агрессивнее. И вопрос такой, что там в конце, в тейк ноте получился комбинация, на которую Наталья попала. Ты как бы тот мотив ты раньше планировала или просто так получилось? Ну, вся партия, конечно, такое запланировать результативную партию невозможно заранее. Ну, получилось, что сразу отыграться, да. А мотив, да, я заранее видела, ну, наверное, ходов за 5. До того, как он возник, я его как бы готовила, да. Oczywiście takiej wygranej i żeby od razu odegrać wynik meczu, tego nie zaplanujesz. No po prostu tak wyszło. A jeżeli chodzi o ten motyw kombinacyjny, tak, ja go przygotowywałem wcześniej. Gdzieś tak 5 ruchów wcześniej ja już go widziałam, że taki motyw zdołam ustawić. Wynik meczu po 6 rundach to 39-33. 6 punktów masz mniej niż Natalia. To jest tylko i aż połowa punktów, które rozdajemy każdego dnia. Czy czujesz, że ta strata do Natalii jest duża, czy uważasz, że to mała przewaga, którą jesteś w stanie spokojnie nadrobić? Счет матча на данный момент 39-33, это 6 очков, Наталья впереди, это половина очков, которые можно выиграть за один день. Как ты чувствуешь это преимущество Натальи? Чувствуешь, что это как бы то совсем многовато уже, или что это небольшой разрыв, который ты сможешь очень быстро отыграть? Я что-то даже об этом пока сильно не задумывалась. Потому что в шашках, как бы, тем более, когда считаешь очки, результат, ну, ни к чему это, собственно говоря, пока рано об этом говорить. Потому что, ну, спорт, он всегда как бы, ну, как заранее там можно знать, футбольный матч 0-0 закончится там или там 3-0, ну, это... Ну, я об этом не думаю, как бы, ну, играю себе там. Ja mówiąc szczerze, w szczególny sposób nie zwracam na to uwagi. W sporcie no, nie możesz zaplanować wyniku i to są warcaby, to jest sport. I po prostu gram każdą partię i szczególnej uwagi na wynik meczu nie zwracam w tym momencie i na przewagę. I ostatnie pytanie, zadawaliśmy je również Natalii Sadowskiej. Czy twoim zdaniem walka o tytuł Mistrzyni Świata będzie trwała do końca, do poniedziałku, czy rozstrzygniecie sprawę mistrzostwa wcześniej? I ostatni вопрос, точно такой мы ставили Natali. Какое твое мнение, какое ощущение? Борьба будет продолжаться до понедельника, до последнего тура, или матч может окончиться раньше? Ой, да, я же как бы ответила, но я не могу вам сказать. Я не думала об этом, поэтому у меня никаких ощущений нет. Ja o tym nawet nie myślałem, tak jak już odpowiadałem wcześniej. Ja nie mam żadnych odczuć ani wrażeń na ten temat. W ogóle o tym nie myślę. Dziękuję, spasibo.